Hejcie wszystkim, z tej strony Dobre Pierogi. Mam dzisiaj dla was recenzję Xenoblade Chronicles 2, które wyszło jedynie na konsolę Nintendo Switch 1 grudnia, więc trochę mi zajęło przejście całej tej gry. Ja od razu chcę powiedzieć, że jakimś znawcą RPGów nie jestem, zagrałam naprawdę w kilka tytułów, ale w ten grał mi się bardzo przyjemnie, więc chcę się podzielić moimi wrażeniami, moją opinią z wami na temat tej gry. No więc, trafiamy na początku, raczej trafiamy do pięknego świata Alerts, w którym żyją ogromni tytani, na których grzbietach, czy też w środku nich żyją ludzie, jakieś różne potwory i tak dalej. I nagle te tytany z niewiadomych przyczyn zaczynają umierać. I to powoduje różne konflikty zbrojne pomiędzy mieszkańcami różnych tytanów, którzy chcą przejąć terytoria, po prostu te tytany, które jeszcze nie umierają, bo wszystkie nagle nie umierają, tylko w jakimś czasie. No i wtedy spotykamy naszego głównego bohatera Rexa, który zajmuje się jakby wyławianiem z chmur, bo cały świat jest otoczony takim oceanem chmur. Zajmuje się wyławianiem różnych przedmiotów, rzeczy po starożytnej cywilizacji. I wtedy dostaje zlecenie, w której z grupą ludzi wyławia duży statek i znajduje on na tym statku Pyrę, z którą nagle w magiczny sposób jest związany i Pyra, młoda kobieta, staje się jego bronią. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale świat Alerts podzielony jest na ludzi z jednej strony, a z drugiej strony blady, czyli bronie. Żeby to tak łatwo wyjaśnić, człowiek, który jest godzien, może stworzyć więź z sercem, rdzeniem, takim kryształem, który jest bladem, jakby ten kryształ jest bladem. I może go uaktywnić, powodując więź pomiędzy tymi dwiema osobami. I wtedy ten Blade broń staje się naszym sojusznikiem, pomaga nam w walce i nie tylko. I różne mogą przybierać formy te Blady, mogą być humanoidalne, mogą wyglądać jak prawdziwi ludzie, czy też mogą być zwierzętami, to już zależy losowo. Kiedy właściciel takiego Blade'a umiera, wtedy Blade z powrotem trafia do tego kryształu, do swojej poprzedniej formy i czeka, aż inny driver go kiedyś uaktywni. I co najważniejsze, Blade przy tym traci całą swoją pamięć, czyli jakby rodzi się na nowo. I Pyra jest takim głównym, bardzo ważnym Blade'em i chce, by Rex zabrał ją do mitycznego świata Elysium, który jest, wiecie, takim krainą miodem płynąca, mlekiem i miodem, i tam wtedy może pomieścić całą ludność Alerts z tych tytanów, więc ludzie nie musieliby się wtedy bać, że ci tytani umierają, by sobie żyli na tym, w tym świecie, w tej krainie Elysium. Fabuła, jak to w RPG-ach bywa, bardzo, bardzo powoli rozkręca się na początku, ale jest pełna różnych fajnych twistów, których ciężko zgadnąć, tak naprawdę są one niespodziewane. Jest taki humor też, ale bardziej to jest taki humor poprawny, w którym się uśmiechniemy pod nosem, niż wybuchniemy śmiechem, chociaż zdarzały się czasem takie momenty. Fabuła należy do tych takich wyniosłych, do tego typu, gdzie, wiecie, przyjaźń potrafi pokonać wszystko, miłość i tak dalej, więc jak ktoś nie lubi tego typu rzeczy, to nie będzie się dobrze bawił przy tej opowieści, ale ja akurat lubię, więc... Jest to istny raj dla ludzi, którzy uwielbiają oglądać cutscenki, tym samym anime, ponieważ te wszystkie filmiki są robione właśnie w stylu anime i są genialnie, powiem wam, wyreżyserowane, te walki wyglądają świetnie i czasem mogą być te filmiki trwać minutę, dwie, a czasem naprawdę ponad 20 minut. Ale jest to fajne, o tyle fajne, jeśli gra się w handheldzie, że można sobie na chwilę odłożyć tą konsolkę
i sobie tak pooglądać i dać odpocząć dłoniom, bo strasznie drętwiają. Również sami bohaterowie są bardzo fajnie napisani, może są nieco sztampowi, ale te wszystkie dialogi pomiędzy nimi, Blade'ami i tak dalej, naprawdę nadają charakter każdej postaci. Na przykład mamy Nie, która jest taką kotopodobnym człowiekiem, jest bardzo arogancka, lubi się przekomarzać i tak dalej, a jej Blade jest takim przyjemnym, elokwentnym tygrysem, który zwraca Nie uwagę na jej maniery i tak dalej. Rex jest takim typowym, impulsywnym młodzieńcem, który jest wesoły, nieroztropny, ale też pracowity i oddany, a jego Blade, wcześniej wspomniana Pyra, jest taką bardzo sympatyczną, troszkę tak za bardzo, sympatyczną babeczką, która ceni dobro innych ponad wszystkie i w ogóle taka jest przemiła i tak średnio pasuje, ale ma drugą stronę medalu, o której nie będę mówić, bo to by był duży spoiler. Mamy też przezabawnego Thora, który jest wynalazcą i jego marzeniem było zostać driverem, ale niestety nie był godny i dlatego stworzył sobie własną broń, Poppy, która jest w zasadzie robotem. Poppy również jest, wtóruje wszystkim to, że jest przezabawna i tak dalej. Na samą uwagę zasługują też Tytani, którzy są świetnie zaprojektowani. Każdy jest charakterystyczny. Mamy na przykład żyrafopodobnego Tytana, którym wypełnione wszystko jest zielenią, jest pięknie uroczo, miasteczko takie drewniane i tak dalej. Czy też na przykład Tytana wieloryba, w której jest taki wilgotny klimat i jest tak bardziej egzotycznie i tak dalej. Więc to naprawdę fajnie im się udało. Nie wiem jak was, ale ja zwracam często uwagę, jak gram w JRPGa, czy jest dobry samouczek, który pozwoli mi jakby powoli zaznajamiać się z różnymi mechanikami, a nie, że wszystko jest nawalone naraz i rób sobie co chce, ta sobie wymyśl, co masz przyciskać i tak dalej. Nie, tutaj jest bardzo fajnie ten samouczek poprowadzony, trwa on gdzieś 10 godzin, wiadomo. Przy takiej skali to jest niewiele, ale wszystko jest fajnie, powoli powiedziane. Ogólnie nasz team może być złożony tylko z 3 osób, którzy każdy z nich może posiadać maksymalnie 3 blade'y. I te blade'y losujemy, możemy zdobywać nowe, losując je ze zdobytych kryształów znajdowanych po całym świecie lub też, które wypadają z potworów. I wtedy jakby tworzymy więź pomiędzy kryształami i losuje nam danego Blade'a z tych rzadszych kryształów jest większe prawdopodobieństwo, że wylecą nam unikatowe Blade'y, które różnią się od tych pospolitych tym, że są o wiele silniejsze po pierwsze, mają lepsze statystyki i tak dalej i też inaczej wyglądają, one całkowicie wyglądają. W ogóle fajny design jest tego wszystkiego. Bo te pospolite blade są bardzo podobne do siebie i takie bez charakteru. Mówię też, że fajny design jest szczególnie kobiecych blade'ów, które wiadomo, piersi na wierzchu, spódnice do poziomu majtek i tak dalej. Jest to fajne, przyjemne dla oka, ja nic nie mam z tym problemu, fajnie się na to patrzy. I każdy z Blade'ów posiada swój własny żywioł i są to takie żywioły jak ogień, woda, powietrze i tak dalej, i tak dalej. I każdy z Blade'ów posiada też swoją klasę, czyli attacker, healer lub tank. Natomiast główni bohaterowie nie mają żadnych klas, ale są zależni od 3 Blade'ów, którzy mogą mieć w składzie. Każdy bohater może mieć 3 w składzie. Jeśli na przykład Rexowi damy tanka, healera i atakera, to on w sumie będzie do kitu, bo jak do wszystkiego, to do niczego, jakby te klasy się nie kumulują, więc na przykład mając jednego healera słabiej będzie leczył niż na przykład Nia, która ma tych healerów aż 3. I z tym właśnie jest problem, ponieważ łącząc naszego bohatera z danym Blade'em, zużywamy jeden kryształ. I gdy już go zużyjemy, wylosuje nam się Blade, nie możemy go zamienić
nie możemy go przypisać do innej postaci. Więc może być tak, że Rexowi będą się same tanki losować, ni same atakery, a chcemy, żeby ona healowała. I jest jeden sposób, żeby to zrobić. Są to przedmioty, które są bardzo, bardzo rzadkie w grze. Nie można ich ani kupić, ani zgrindować. Są one tylko rozmieszczone w niektórych lokacjach, w jakichś skrzyniach. I ja na początku o tym nie wiedziałam. Gdzieś to przeoczyłam. Samouczku, jeśli było. I po prostu zużywałam tako... Nie wiedziałam w ogóle, że przedmiot zużywam. Po prostu myślałam, że można... Że można dawać inne blady innym postaciom i w sumie zużyłam wszystkie, już później nic nie mogłam zrobić, więc kappa. Ogólnie gdy eksplorujemy świat, to na terenie są potworki z różnymi levelami i oczywiście z tym większym levelami, te groźniejsze, nas zaczepią. Z tymi mniejszymi musimy sami ich zaczepić, żeby spowodować, żeby uaktywnić walkę. Gorzej wiecie, jak sobie się na spokojnie przechadzamy i nagle jakiś kurde małpa 80 level zacznie nas gonić i w sumie nawet nie zdążymy przed nim uciec, na hitka pyk i zaczynamy od checkpointa, nic nie tracimy, więc o tyle fajnie jest to rozwiązane. Teraz przejdę do najlepszej rzeczy, czyli do walki, ale też zarazem najbardziej skomplikowanej. Do wytłumaczenia, bo w sumie gdy się w to już wgryziemy powoli, to jest on bardzo, bardzo łatwy. I też chyba nie widzę sensu, żeby wam wszystko jakby po kolei, wszystkie szczegóły opowiadać, więc powiem ogólnie o co chodzi, tak? Więc w teamie mamy aktywne 3 osoby, czyli możemy mieć tylko 3 osoby, każdy z 3 blade'ami, czyli w sumie 9 tych blade'ów, ale tylko jedną sterujemy, u mnie przeważnie był to Rex, jakoś tak wyszło. Ale możemy sobie dowolnie wybierać pomiędzy postaciami. I teraz nasz Rex ma 3 blady i każdy z tych blade'ów ma 3 ataki. Wszystko po 3, widać się łączy. Każdy ma po 3 ataki. Gdy nie aktywujemy żadnego ataku, takiego zwykłego, to następują autoataki. I te autoataki, gdy nasza postać trafia, oczywiście trzeba się dobrze ustawić, wtedy ładuje się jakby cooldown tych zwykłych ataków. I gdy ładujemy te zwykłe ataki, to po prostu możemy je użyć. I każdy z blade'ów ma różne ataki w zależności od broni, jaką posiada ten blade i w zależności od jakiego żywiołu. I mogą być to na przykład, nie wiem, jakieś mocne uderzenie, które zwala z nóg przeciwnika. Może to być atak, który wyciągnie z przeciwnika potki. I tak dalej, i tak dalej. I teraz. Te główne, gdy używamy tych zwykłych ataków, ładuje to pasek kombosów. Pasek kombosów, który jest po prawej stronie, wam będę pokazywać, po prawej stronie i czym więcej naładujemy go, tam się zmienia liczba rzymska, wtedy możemy zadać silniejszy atak. I wtedy, może dla przykładu wam powiem, gdy na przykład używam ognistego blade'a i użyję tego mocnego ataku, wtedy na przeciwniku pojawia się, jakby jest uderzenie tym żywiołem. Na górze wszystko widać. Gdy sojusznikiem, bo w przypadku sojuszników możemy wybierać te mocne ataki, jak im się naładują osobno. I wtedy kumulują się te mocne ataki. Trzeba tak robić je, żeby pasowały żywiołami. Żeby te żywioły się łączyły i dawały jakiś efekt na przeciwniku. Do 3. Wszystko 3, łatwo zapamiętać. Do 3, czyli na przykład dam ogień, woda i ogień. I ogień jest ostatnim jakby żywiołem, który powoduje na przeciwniku dane osłabienie. Tam jest lista tych osłabień. I powoduje, że tym samym przeciwnik staje się podatny na dany żywioł, na ten ostatni żywioł. I krąży wokół niego orb z tym żywiołem, który przypomina nam, że po prostu on jest podatny na ten element. I teraz, jeszcze nie koniec. I tak mówię wszystko skrótowo. Gdy, w zależności ile naładujemy tych
żywiołów podczas walki, tyle koło niego krąży tych żywiołów. I gdy naładujemy pasek u góry, tam są też trzy części tego paska, możemy użyć mega specjalnego ataku, chain attack, łańcuch ataków, który powoduje, że nasza każda postać włącza się taki quick time event i każda nasza postać uderza w jednej turze, Boże, uderza raz w jednej turze, tak, by zniszczyć te orby, na które zadaliśmy przeciwnikowi. I gdy zadamy ich 5, gdy zniszczymy ich 5, nie, każde zniszczenie powoduje, że tura się odnawia i tak w kółko, i tak w kółko. I gdy zniszczymy ich 5, wtedy następuje taki mega super fajny atak i rozwala, no tak, taki super atak. No i koniec. I teraz w moich przemyśleniach jest to, że walki trwają o 1/3 za długo. Są po prostu za długie, mimo że mamy te wszystkie kombosy i tak dalej, to nie. Ale z drugiej strony też, gdy walczymy z takim średnim bossem, to my, zanim nabijemy mu te 5 orbów, to on już dawno umrze, albo będzie miał na tyle mało życia, że się nie będzie opłacało w ogóle tego łańcucha ataków zużywać, jeśli mnie rozumiecie. Więc to mi się nie podoba, ale w przypadku na przykład, gdy są duzi bossowie, którzy mają dużo życia, mają dużą odporność i tak dalej, to bardzo fajnie te żywioły się używa i to jest tak, że jakby nie możemy ich kumulować, że jak dwa razy ogień damy, to nie będzie miał dwa razy orba ognia. Tylko trzeba właśnie kombinować, żeby były różne. No, to jest fajne, to mi się podoba. No, ale jednak troszkę mnie przynudzały te walki. Często je omijałam, bo były za długie. Mi się z jakimiś mobkami za bardzo nie chciało walczyć. Rozwój postaci wygląda tak, że mamy do każdego bohatera drzewko, które standardowo zdobywamy punkty za walki i ulepszamy wtedy dane punkty na drzewku. Natomiast wygląda to inaczej w przypadku Blade'ów, ponieważ nie wykupujemy je za punkty, tylko za różne aktywności, które wykonujemy. Czyli mamy na przykład Blade'a, nie wiem, jest taki mul książkowy Blade i on na przykład niektóre umiejętności odblokowują się, że na przykład z nim walczymy, że nabijamy zaufanie między nim, że ileś tam razy kombosów wykonał, ale każdy wyjątkowy Blade ma specyficzne do siebie te aktywności. I na przykład ten mul książkowy, żeby odblokować jakąś umiejętność, musi przeczytać jakieś książki. Musimy mu dać jakieś książki. I tak w różnych przypadkach. Albo wykonać jakąś tylko specjalną dla niego misję, żeby tam dalej się odblokowało. Więc to jest fajne. W przypadku broni, no bo jeszcze broń możemy ulepszać do tych Blade'ów, to po prostu zdobywamy... Czym więcej używamy danej broni, tym zdobywamy więcej punktów za nią i możemy za te punkty ulepszać dalej bronię. Misje są niestety powtarzalne, ale każda, nawet najmniejsza, ma swoje zaplecze fabularne, które wykonuje się dosyć ciekawie, niektóre są nużące, niektóre są bardziej ciekawe, ale ogólnie te wątki poboczne są w porządku. Wątki główne są najlepsze, bo są określone fajnymi cutscenkami, które przyjemnie się ogląda i pcha fabułę do przodu, no to wiadomo. To jest fajne. Są też różne aktywności, takie jak zbieranie minerałów, zbieranie ryb z rzeki, otwieranie skrzynek, otwieranie drzwi, które natomiast można otworzyć, niektóre, nie wszystkie, niektóre rzeczy można otworzyć za pomocą umiejętności Blade'ów. Jest to czasem wkurzające, bo czasem w naszym składzie nie ma takiej aktywności, dosyć często nawet, która by otworzyła daną skrzynkę. Dlatego musimy losować te blade'y, dopóki nam się takie coś trafi i mieszać tam i to mnie czasem denerwowało i często pomijałam nawet te skrzynki, bo nie chciało mi się kombinować. No to mi się nie podobało. Albo na przykład jest taka fajna minigierka,
która, jak już wcześniej powiedziałam, że Poppy jest takim robotem, jest dwuwymiarowa gierka, w której zdobywamy dla niej elementy, bo akurat ona jest jedynym Blade'em, który nie ma jakby umiejętności rozwijanych, tylko jakby ten wkłada się w nią różny sprzęt. I tak ją można modyfikować i to jest bardzo fajne. Również wysłać nasze Blade'y, które aktualnie nie używamy, na różne misje czasowe, dzięki którym zdobywamy różne przedmioty, zdobywamy doświadczenia i te Blade'y, które wysłaliśmy, też tam jakieś umiejętności nabywają. Ale co najważniejsze, zwiększa to poziom danego regionu, danej lokacji w Tytanie czy tam gdzie indziej, co powoduje to, czym większą rangę mają te regiony, tym na przykład można kupić lepsze rzeczy od sprzedawców i tym podobne, więc to też jest fajny taki rozwój. I mam malutki problem z tą grą, a mianowicie na początku bardzo, bardzo mi się podobała, te Tytany takie robiły wrażenie. Chodziłam po całych lokacjach, zwiedzałam sobie, patrzyłam, co, gdzie mogę pójść i super fajnie. Ale po 8 chapterze, jest ich 10, mówię na początku, po 8 chapterze ta gra staje się strasznie liniowa, żeby wam nie spoilować, po prostu trafiamy do takiej szarej, burej lokacji, w której są po prostu korytarze i idziemy naprost, walczymy z przeciwnikami i w sumie tylko tyle. Idziemy naprzód, robimy fabułę. Nie ma tam jakichś zadań pobocznych, które trzeba by było chodzić na terenie i tak dalej, jak to miało miejsce w tym przypadku. I przez to gra stała się dla mnie nudna po tym 8 chapterze. Nie mogłam wytrzymać, męczyła mnie, chciałam po prostu dojść do końca, pokonać tego ostatniego bossa, zobaczyć, co się stanie i sobie zagrać coś innego. Co do spraw technicznych, też muszę troszkę ponarzekać. W sensie następują duże spadki klatek najczęściej przy dużej ilości przeciwników. W trybie przenośnym widać strasznie te ostre krawędzie bez antyaliasingu, to też tak może kłuć w oczy. Czasem przeciwnik, postać może pojawiając się obok nas, czy przed naszym nosem, twarzą i tak dalej, więc to też tak wybija trochę z rytmu. Ale trzeba pochwalić to, że na przykład po danym regionie, na danym Tytanie nie ma żadnych loadingów, chyba że do cutscenek takie leciutkie, pomiędzy Tytanami i tak dalej te loadingi są, ale one są naprawdę bardzo szybkie, więc to trzeba pochwalić. Grałam w wersji angielskiej zarówno z napisami i dubbingiem. Możecie teraz na mnie krzyczeć, że jak to taka japońska gra i z dubbingiem angielskim, to jest bezczeszczenie. No ale w takich akurat grach potrzebuję też słyszeć po angielsku, bo wtedy lepiej mi wszystko zrozumieć. Oczywiście anime i tak dalej oglądam po japońsku, ale w grze jest to istotne, żebym mogła zrozumieć wszystko. I tam jest taki angielski, brytyjski angielski, więc na początku kłuło mnie w uszy te ich akcenty takie, ale jak się przyzwyczaić, to jest sympatyczne, dobra robota. To też mnie denerwowało, że jak jest duża ilość przeciwników i podczas walki oni cały czas gadają, cały czas to samo wypowiadają, te same słowa i ja wam to pokażę na przykładzie, więc to może być denerwujące, w szczególności gdy jest masa tych przeciwników. No i w sumie to by było na tyle. Xenoblade Chronicles 2 jest bardzo fajnym, przyjemnym JRPG-iem z pomysłowym i dopracowanym systemem walki. Są naprawdę wciągający i w sumie nie widziałam w innej grze czegoś takiego, chyba że było w poprzednich częściach, a nie wtedy w poprzedniej części nie grałam. Ma ciekawe, fajnie wyreżyserowane cutscenki, fajny system rozwoju postaci, trochę za długie walki, trochę pod koniec gry jest nużąca, ale ogólnie to wszystko, te wszystkie negatywne rzeczy nie przyćmiewają całej gry i serdecznie polecam wszystkim fanom JRPG-ów, a nie fanom też, żeby sobie zagrali i sprawdzili, czy
takie coś im podejdzie. Bo ten samouczek powoduje to, że wszystko jest jasne i klarowne, więc fajnie się gra. Więc cześć, na razie, pa.